Dzień dobry, witam Państwa serdecznie z Marszu po Zdrowie. W dniu dzisiejszym przeprowadzę taki krótki wywiad z Anią, to od bólu kręgosłupa. Z Anią jest bardzo ciekawa sytuacja. We wtorek, czyli 5 dni temu, nabawiła się urazu kręgosłupa. Kręgosłup ją tak mocno bolał, że nie była w stanie przejść z pokoju do pokoju u siebie w mieszkaniu bez bólu kręgosłupa, ledwo co chodziła. Po 5 dniach bóle kręgosłupa, tak jakby za pomocą czarodziejskiej różdżki, znikły. No i oddaję głos Ani, niech ona powie, na czym ta czarodziejska różdżka polegała. Przecież dzisiaj ona bez problemu zrobiła około 10-kilometrowy marsz po Zdrowie, po terenie leśnym, gdzie idzie się dużo trudniej aniżeli w pokoju. Co się takiego w ciągu tych 5 dni u Ani zmieniło, że dzisiaj 10 km idzie bez bólu? Od wtorku zaczęłam chodzić do pana Janusza, do fizjoterapeuty. Masował mnie, zalecił ćwiczenia odpowiednio, co mam robić. I ja przez te 5 dni to wszystko wykonywałam, chodziłam na masaże. No i dzisiaj mogłam pójść, oczywiście trochę się bałam, ale po delikatnym jakby nie przeciążaniu się, nie przyspieszaniu, doszłam do celu, czyli 10 km udało mi się zrobić. Jakieś bóle kręgosłupa? Żadnych. Żadnych bóle kręgosłupa. Żadnych. No jednak to ruch to zdrowie. Czyli ruch to zdrowie, dokładnie. Fajnie.